Przywiozłem tutaj Christiana Zimmermana. Jak już sala była gotowa, jak wiemy, on też jest jednym z tych, którym zawdzięczamy to miejsce. I on stanął w tej śluzie akustycznej tutaj po mojej prawej stronie i zaparł się i powiedział, że on tu nie wejdzie. On się tak strasznie boi, co z tego wyszło. Niemalże siłą go tutaj zaciągnąłem. Trwała próba pierwszego koncertu fortepianowego Brahmsa i stały na środku trzy fortepiany. Nowiuteńkie, jeszcze przykryte pokrowcami. I on zrobił taki gest do orkiestry, żeby nie zwracała na niego uwagi. Dyrygent nie zorientował się, że ktoś wszedł do sali. On w pewnym momencie wskoczył na estradę, odsłonił jeden z fortepianów i włączył się do gry. I muszę Państwu powiedzieć, że wtedy ja się rozpadłem na kawałki zupełnie, ponieważ pierwszy raz usłyszałem tą salę w pełni, jak ona brzmi w całości, tym tutti, tym pełnym brzmieniem, razem z fortepianem. To było nieprawdopodobnie wzruszające i powiem Państwu, że ta przygoda nieustannie trwa do dziś.